odbywały się na naszych obiektach pierwsze igrzyska sportowe uczniów klas drugich i trzecich z bialskich szkół podstawowych w ramach podsumowania projektu trwającego już od 3 lat, który realizujemy właśnie w tych szkołach. Ten projekt to praktyki śródsemestralne, lekcja WF prowadzona przez studenta AWF. I właśnie dzisiaj, tak jak wspomniałam wcześniej, podsumowywaliśmy ten projekt trwający już i kontynuowany przez 3 lata. Oprócz tych takich projektów stricte uczelnianych, czyli naszych własnych, przykładem jest właśnie ten projekt AWF-BP, lekcja wychowania fizycznego prowadzona przez studentów. Uczestniczymy również w projektach ogólnopolskich i w takim właśnie jednym z projektów, który zorganizowany został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, aktywny powrót do szkoły uczniów po pandemii, WF za WF. Ile osób się bawiło się dzisiaj wspólnie z Wami i co żeście im zaproponowali? Cała masa uczniów z klas drugich i trzecich, około 1000 uczniów, zawodniczek i zawodników, plus oczywiście wychowawczynie klas, plus nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, babcie, dziadkowie i również rodzeństwo. Zaproponowaliśmy 10 stref, które oparte były na barwach kół olimpijskich. W każdej strefie każdy uczeń korzystał z 12 zaproponowanych konkurencji praktycznych, ale mieliśmy również taką strefę wiedzy i wiadomości. I tam można było sprawdzić wiedzę ucznia w zakresie zdrowego odżywiania, właściwej postawy ciała, czy wiedzy na temat sportu. Na głowę dzieciaczkom, które reprezentowały szkoły, uczestnicząc w poczcie, który zawieszał flagę olimpijską, rozpalał znicz olimpijski, składał przyrzeczenie olimpijskie, ale tak jak wspomniałam wcześniej, wszyscy uczestnicy, wszystkie zawodniczki i zawodnicy zasługują na medal zgodnie z hasłem igrzysk, że udział jest ważniejszy niż zwycięstwo. Tak, jesteśmy przeszczęśliwi z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że uczestnicy, dzieci, uczniowie, uczennice również zobaczyły, że jest to super sprawa móc uczestniczyć w takiej aktywności, w rywalizacji i sprawdzać swoje umiejętności, które nauczane były przez cały rok szkolny. Nie będziemy na tym poprzestawać, tak jak pan wspomniał, dzisiaj były pierwsze igrzyska, ale zapraszamy już na kolejne za rok. Czy rzeczywiście po tej pandemii widać, że te dzieciaki trochę się zastały? Tak, to jest bardzo trudny temat. Tak jak wspomniałam, kontynuujemy teraz taki projekt ogólnopolski. Oceniamy fundamentalne umiejętności sportowe uczniów szkół podstawowych i na podstawie przeprowadzonych wyników badań, pomiarów tych umiejętności stwierdzamy, że nie jest dobrze. Stąd propozycja projektu praktyk śródsemestralnych. Dzieci i zawodnicy pierwszych igrzysk sportowych klas drugich i trzecich szkół podstawowych w Białej Podlaskiej przyrzekamy wykonywać wszystkie konkurencje sportowe uczciwie i do końca. Przyrzekamy! Przyrzekamy! Nikogo nie wyśmiewać i nie popychać. Przyrzekamy! Bawić się wspaniale, uśmiechać się stale. Przyrzekamy! Cieszyć się, gdy wygramy. Przyrzekamy! Nie płakać, gdy przegramy. Przyrzekamy! W imieniu wszystkich sędziów uczestniczących w pierwszych igrzyskach sportowych uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Białej Podlaskiej uhonorowani zaszczytem sędziowania zawodów przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie przestrzegać regulaminu zawodów, sprawiedliwie i bezstronnie oceniać wysiłek sportowców, stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji i koleżeństwa zgodnie z duchem idei olimpijskiej i zasadą fair play, zapewnić sprawne przeprowadzenie zawodów. Niech zwyciężają najlepsi. Brawo!